Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Zielonka. Wraz z swoją koleżanką Wiolą będziemy przygotowywać krewetki w sosie kaparowym w restauracji Havana. Do przygotowania krewetek w sosie kaparowym potrzebne jest nam 8 sztuk krewetki tygrysiej rozmiar 31x40, 2 łyżki kapar, pół cebuli, łyżka masła. Oczywiście 100 g śmietany 18. Na rozgrzany tłuszcz masło wrzucimy 8 sztuk krewetek i pół średniej cebuli. Masło możemy sobie wrzucić już teraz. Już się nam rozpuściło. Smażymy krewetki na maśle z tego względu, że wydobywają smak krewetek. Na zwykłym oleju roślinnym nie będzie takiego efektu. Skroimy sobie cebulę w kostkę. Pół średniej cebuli, drobna kosteczka. Jeżeli nam się nie udało czegoś dociąć, poprawiamy. Średnia cebula jest przygotowana. Na lekko rozgrzany tłuszcz, nie na mocno, ponieważ krewetka nie lubi rozgrzanego tłuszczu. Wrzucamy 8 sztuk krewetki i delikatnie ją rumienimy. Po około 2 minutach dodamy pół skrojonej cebuli, wcześniej przygotowanej, żeby podkreślić po prostu smak sosu i jego walory. Masło zaczyna się już delikatnie nagrzewać. W tym momencie dodamy pół średniej cebuli. Czekamy, aż krewetka z jednej strony się zeszkli. Później obracamy na drugą stronę. W następnej kolejności dodamy 100 ml śmietany, żeby zagęścić nasz sos. Pod sam koniec dodamy 2 łyżki kaparów i to będzie baza dla naszego sosu. Krewetki tygrysie możemy teraz kupić w sklepie. Mogą być to blanszowane, czyli koloru różowego, mrożone lub świeże, szare, nieblanszowane, czyli nieobgotowane wcześniej. Moim zdaniem lepsze są obgotowane, ponieważ proces termiczny przebiega dużo szybciej i smak jest praktycznie taki sam. Widzimy już, jak cebula zaczyna się rumienić. Podlejemy krewetki odrobiną brandy po to, żeby wydobyć smak owocu morza. Podkreśli po prostu ten smak ryby, która jest smażona na patelni. Przygotowanie dania jest około 15 minut, jest bardzo proste w przygotowaniu, prawda? Każdy w domu po prostu może je zrobić. Cebulę mamy zeszkloną, krewetka jest już podsmażona. Dolewamy odrobinę brandy. Zapalamy brandy na patelni. Do wystudzenia to na pewno zmiękczy cebulę i nada sosu bardzo intensywny i wyraźny smak. Dodajemy około 100 ml śmietany. Redukujemy tą ilość aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji sosu. Solimy, pieprzymy. Sól, pieprz. Podczas redukowania naszego sosu możemy przygotować sobie dekorację do krewetek. Zaproponowałbym bardzo prostą dekorację podaną na kolorowych sałatach. Zrobimy sobie taki o dziubek z serwetki. Tutaj będzie talerz. Mamy odrobinę sałaty dekoracyjnej. Rwiemy ją delikatne takie kawałeczki. To będzie taki dodatek warzywny do naszych krewetek. Nie trzeba jej bardzo dużo. Taka ilość jest w zupełności wystarczająca. Sos pomału nam się redukuje. W międzyczasie, jeżeli jeszcze sos nie jest gotowy, a dekoracja talerza jest gotowa, możemy zrobić sobie dekorację. Proponowałbym dekoracje z cytryny, jak najbardziej pasuje do ryb, owoców morza.
Będzie to ćwiartka cytryny, liść cykorii. Jestem za tym, żeby dekoracja na półmisku była w 100% zjadalna. Odrobinę świeżego kopru. I nasza dekoracja będzie gotowa. Czekamy tylko teraz na sos. Pod koniec, gdy już sos krewetkowy się redukuje, dodajemy 2 łyżki wcześniej przygotowanych kapar. Gotujemy to około 3 do 4 minut. W tym momencie nasz sos jest już gotowy. Możemy go podać na talerz. Delikatnie wlewamy sos krewetkowy na półmisek.